Cześć, witajcie, witam was w kolejnym odcinku Tour of Tanks. Moi drodzy, ostatnio głównie materiały z 8 tierów, czy nawet z wyższych tierów, jeśli chodzi o powtórki od was, dodaję, więc dzisiaj zejdziemy trochę na tiery niższe, mianowicie tiery 6, losowanie na piątki i na siódemki, T3485M, znowu nie słychać dźwięku silnika, więc sobie trochę cofnę. Za sterami tej jednej z najlepszych szóstek, przebojowy, zrobi tutaj naprawdę bardzo, bardzo ładny wynik. Fakt faktem, że akurat na tym czołgu dość często dostaję dobre powtórki, ale już trochę czasu minęło, od kiedy wrzucałem T3485M na kanał, więc dzisiaj od tak jako urozmaicenie macie bitewkę właśnie z tego czołgu. Bitwa jest nie jakaś długa, czyżby znowu zablokowana wieża? Bo gdzie indziej celownik, gdzie indziej wieża. Nie wiem, o co chodzi z tymi powtórkami. Dobra. Już chyba jest git. Może po prostu gdzie indziej kolega trzymał celownikiem. Stąd te jazdy z powtórką. Ogólnie wiecie, jak to jest z powtórkami z WOTA. Tak czy siak, tutaj mamy mapę studzianki w trybie zwykłym, bez artylerii. No i przyznam szczerze, że ja raczej pewnie przy takim losowaniu albo bym pojechał za ten nasyp, albo gdzieś tutaj, jednak próbował grać na pierwszej linii, natomiast przebojowy będzie grał zupełnie inaczej. Ktoś może powiedzieć, mógłby grać agresywniej, można by tak powiedzieć. Z drugiej strony wykorzystuje to, że nikt na torach dla pozycji TD-kowej się nie ustawił, więc on właśnie z tego korzystać będzie. A nie oszukujmy się, na tych tierach jest sporo ludzi, która no właśnie wyjeżdża, tak jak ten 25 TP, jak ten M10, jak te czołgi, które nie zdają sobie sprawy, że coś tu może stać, albo nawet jeżeli dostaną, to i tak za chwilę wyjeżdżają. T3485M, no to obecnie naprawdę rewelacyjny med z fenomenalnym DPM-em, z pancerzem, który coś odbije. Myślę, że wielu z was pamięta, jakim ten pojazd był szrotem w jego początkowej formie, no ale potem Wargaming dość mocno go przerobił i z jednej z najgorszych szóstek chyba zrobił jedną z szóstek najlepszych. Już 1000 uszkodzeń nastrzelane z tej pozycji. Dużym plusem na pewno w tym losowaniu jest to, że nie ma art, bo jednak na tierach szóstych jest sporo artylerii mocnych, są te chociażby lewchy na tierach piątych, a tutaj przy losowaniu na siódemce los był o tyle łaskawy, na siódemki los był o tyle łaskawy dla przebojowego, że właśnie żadnego kwadrata mu nie dał. No i zobaczcie, jak właśnie wykorzystując tę miejscówkę, oczywiście pociski premium, żeby mieć większą penetrację na tym dystansie, nasz bohater robi uszkodzenia, już ma ich prawie 1400. 194 peny na pociskach premium i 1188 metrów na sekundę. Taka jest prędkość pocisku, natomiast podstawowe to 950 metrów na sekundę i 144 peny. Udaje się teraz dobić ISA i to w idealnym momencie. Spot, dlatego że flanka północna padła, dojeżdża Typ 6-2, dojeżdża Chiri. No i tutaj też troszkę przebojowy mnie zaskoczył, bo myślałem, że będzie stąd uciekał. On jednak nie, on podjeżdża pod czerwoną linię i będzie starał się te pojazdy, które tutaj podjechały, obijać. Mamy 4-6. Należy pamiętać, że MK nie ma rewelacyjnej depresji, ale w tej sytuacji tutaj też fajnie przebojowy wykorzystuje skałę, żeby dawała mu ona właśnie osłonę od tych czołgów, od Chiri i od typa 62, a jednocześnie też nic z linii C do niego nie strzela, więc zobaczcie, jak sobie fajnie może farmić te pojazdy. A najlepsze jest też to, że zarówno typ, jak i Chiri są to pojazdy bez pancerza, więc już na podstawowych pestkach można je obijać. Już prawie 2500 uszkodzeń widocznych. Szkoda teraz tego dingu, ale jednocześnie też sami odbijamy Chiri. Kolejny ding od Chiri, myślę, że tutaj można było być już zdenerwowanym, no bo jednak Chiri to wielki karton. Ach, kolejna peska tutaj i strzelić by się chciało, i oberwać by się nie chciało. Udaje się to, przy okazji jeszcze dingamy strzał. 130 uszkodzeń zablokowanych, 4 fragi na koncie, 6-6 i prawie 3000 nafarmione. I akurat też kolejna rzecz, która fajnie się ułożyła, flanka ta północna została oczyszczona, zniszczone dwa pojazdy, idealnie wtedy wyjeżdżają nam w tempo kolejne maszyny, bo przecież jakbyśmy się klepali z tymi na górze, a te czołgi byłyby tutaj, gdzie są, to byłoby dużo, dużo ciężej. A tak proszę bardzo, T3485 włączył się w nim jakiś zew,
wyjazdu na ostro. Szkoda, szkoda bardzo, że to nie był frag. Myślę, że tutaj na pewno nasz bohater żałuje, że ten pocisk poleciał nie tak, żeby skończyć lufę, tylko na gąskę. No i teraz obijanie M6 w krótkim tempie, naprawdę farmione. I ten strzał tutaj to był nie najlepszy. Czy uda się poprawić, żeby zrobić fraga? Też teraz RNG nie jest z nami, ale w końcu po 27 próbach udaje się te uszkodzenia zrobić. Sami w końcu też obrywamy, no bo trzeba przyznać, że przebojowy jak na prawie 4000 uszkodzeń i 5 fragów już zrobionych, naprawdę dobrze te HP-ki tutaj skitrał. Oczywiście grając na defensywnej pozycji, ale z drugiej strony, skoro przeciwnicy wyjeżdżali mu pod jego lufę i można było robić te uszkodzenia bez większych problemów, to dlaczego z tego nie korzystać? Po co się bez sensu w tej sytuacji wylewać i ginąć, jak można było właśnie za darmo robić uszkodzenia? I to naprawdę wynik bardzo, bardzo dobry. KW1SA, czyli prezent za staż. Ja jeszcze tym pojazdem nie grałem w okresie grudniowym. W ogóle mam mało czasu na WOTA, a jeżeli już gram w giereczkę, no to oczywiście korzystam z tego, że są bonusy do zarabiania i gram premkami. I tutaj, moi drodzy, wtrącę, bo wiele osób uważa, że bonus do zarabiania nie działa na premkach. Otóż, moi drodzy, działa, tylko że niestety to jest też jakiś błąd wargamingu. Na grafice u niektórych, jak najeździecie na bonus do zarabiania, wyświetla się, że nie działa i na niektórych rozdzielczościach wystarczy przesunąć bardziej kursor do lewej strony, żeby zobaczyć, że działa, a u niektórych w ogóle się to nie wyświetla, ale jest to sprawdzone, działa i w podsumowaniu bitew, jak zobaczycie, również zarabianie na premkach jak najbardziej, dodatkowe zarabianie na premkach jak najbardziej działa. Nie działają te bonusy bodajże do expa załogi, expa i tak dalej, te po prawej stronie, ale po lewej psio działa. Gdyby nie działało, to by była naprawdę wielka drama, o której by wiedział cały YouTube'owy świat wotowski, więc też byście zapewne o tym wiedzieli. A to, że parę osób po prostu im się tak wyświetla, no i nie dziwię się, że mogły się zmylić, to jest jedno. Natomiast szkoda, że gdzieś tam dalej jest powielana jednak ta nieprawda i tutaj chcę was uspokoić, bo już kilka osób mi pisało w komentarzach, a niestety, że nie działa, nie działa. Działa, ale no rozumiem, skąd ta niewiedza może wynikać. 12 do 13, fajny, wyrównany wynik, 7 fragów i 3 czołgi do końca, więc jest szansa na medal pula. Teraz wyjeżdża fałeczka. Idealnie też ci przeciwnicy wyjeżdżają. Fakt faktem, że jak zwrócicie uwagę, to naprawdę tutaj nasz bohater, czyli przebojowy, miał kilka strzałów takich, no nie najlepszych lub takich, które mu RNG za bardzo nie pomogło. Tu już prawie 5000 uszkodzeń na 6 tierze zrobione, jeśli chodzi o uszkodzenia widoczne. W tym momencie te 5000 zostało przekroczone. Dodatkowo przyklepany medal Radleya Waltersa, więc super, super sprawa. 10 pocisków, a właściwie 12, licząc burzaki, zostaje teraz uszkodzony Amorak, ale mamy zestaw naprawczy, więc to nie jest problem. No i teraz, czy uda się tego sztuka dobić? Nie, nie, moi drodzy, T67 dobija tego sztuka i to jest właśnie to, dlaczego chciałem powiedzieć, że szkoda wtedy tamtego fraga, bo gdyby tamten czołg był dobity, to o wiele łatwiejsza była szansa na medal pula. Nie oszukujmy się, medal pula medalem cennym jest. A tak w tym momencie przebojowy przypieczętował tylko niepisany medal Deda. Wygrywa 15 do 13 i zerknijmy na rezultaty. Moi drodzy, a zanim przejdziemy do screenów, to pamiętajcie, że w grudniu współpracuję tutaj z Operą GX i jeżeli, moi drodzy, chcielibyście mnie w jakiś sposób wesprzeć, jednocześnie też nie wydawać na to swoich pieniędzy, to w przypiętym komentarzu macie mojego reflinka do Opery GX. Możecie go możecie tą operę oczywiście pobrać z tego reflinka i jeżeli ją zainstalujecie, to wtedy też jakiś plusik wpada na moje konto, więc zachęcam do skorzystania z tej przeglądarki. Naprawdę jest fajna, sam z niej również korzystam i zachęcam was do tego, żeby chociaż sobie zainstalować, przetestować. Jeżeli wam nie będzie pasowała, to przecież nikt was nie zmusza, żeby z niej korzystać, a sprawdzić zawsze można. Przy okazji pomożecie mi być może też w przyszłości dobry rezultat tej akcji.
no też w jakiś sposób otworzy jakieś tam drzwi przed kolejnymi akcjami dla mnie. Tyle, jeśli chodzi o sprawy tutaj oczywiście reklamowe. Dziękuję wszystkim osobom, które zainstalowały już z mojego Reflinka te Opera GX, a teraz przejdźmy do screenów końcowych, które wyglądają następująco. Za bitewkę tę przebojową oczywiście uzyskał odznakę mistrzowską Asa Pancernego, do tego medal Oskina, medal Radleya Waltersa, no i tutaj naprawdę szkoda, że nie ma tego medalu Pula. Dorzućmy ten medal Deda, duży koliber i specjalista. Jeśli chodzi o asystę, było jej 593, jeśli chodzi o uszkodzenia, było ich aż 5349. To jest naprawdę rewelacyjny wynik jak na szósty tier. Do tego 9 fragów i super wynik expa bazowego 2187 punktów. Jeśli chodzi o resztę drużyny, no to jest niesamowita przepaść, więc no tutaj naprawdę przebojowy zrobił kawał dobrej roboty. 50 strzałów oddanych, 41 trafionych, 34 z penetracją, na te 5349 uszkodzeń, 3566 zrobionych na dystansie powyżej 300 metrów, przejechane niecałe kilometr 800 na czysto z różnymi bonusami, zarobione 180 ponad tysięcy kredytów, ekstra wpadło 10827 punktów. Przebojowy, bardzo Ci dziękuję za podesłanie mi tej powtórki. Moi drodzy, zostawcie łapkę w górę dla naszego dzisiejszego bohatera, no bo jednak wynik rewelacyjny. Jeżeli macie ochotę, zostawcie też jakiś komentarz dla niego. No i cóż, ja oczywiście dziękuję moim patronom, dziękuję wszystkim osobom, które nie przewijają reklam i dziękuję wszystkim osobom, które mnie zabrały na wirtualną kawę. Jeżeli w jakiś sposób chciałbyś mnie wesprzeć, różne przydatne linki masz w opisie filmu. Tam są też linki do moich mediów społecznościowych. Zachęcam do dołączenia. Najbardziej mi zależy, żebyście dołączyli do Instagramu, gdyż tę platformę staram się troszeczkę rozbudowywać. Tyle ode mnie na dzisiaj. Życzę Wam miłego dzionka. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Miłego. Cześć! Thank you.